Cześć, z tej strony Maciej, a dzisiaj opowiem Wam o tym, jak tworzyć Pałace Pamięci pod materiał, który ma dosyć sporą objętość. Jak to wszystko ujarzmić? Zapraszam. Dobra pamięć. Metoda Gawino zakłada tworzenie Pałaców Pamięci pod bardziej zaawansowane przedmioty akademickie, na przykład medycyna, prawo, ale tak naprawdę no, większość takich akademickich przedmiotów, gdzie mamy jakiś spore ilości zagadnień, pojęć, tematów i chcemy to sobie wszystko sensownie zorganizować. I tutaj pokazałem taki mały szkic tego, jak może wyglądać taki typowy, normalny pałac pamięci. Jest taka ścieżka, że na przykład wchodzimy sobie tutaj są drzwi, i jest ym, pierwsze skojarzenie. Powiedzmy, że to jest skojarzenie do nazwy działu i od razu pokażę, jakie ja tutaj to widzę. Nazwa działu XYZ na przykład. Nie? Tak się uczymy. Że tworzymy skojarzenie do działu XYZ. Oczywiście tutaj ważna rzecz, jak jeszcze nie wiesz czym jest Pałac Pamięci, koniecznie zobacz film o Pałacu Pamięci. Jak go zbudować po raz pierwszy na moim kanale, łatwo go myślę znajdziesz. Tak więc wracając do tematu, nazwa działu to jest nasze pierwsze skojarzenie. Potem tworzymy skojarzenie, powiedzmy, przy drugiej stacji do nazwy tematu. No i wokół tego tematu oczywiście trzeba się również już nauczyć jakichś tam pojęć o tym konkretnym temacie, czyli informacja pierwsza, informacja druga, informacja trzecia i to wszystko tworzymy chronologicznie, idąc sobie, od pierwszej stacji do ostatniej, więc powiedzmy, że nazwa działu jest przy drzwiach. Nazwa tematu jest załóżmy przy szafce na buty. Nazwa pierwszej informacji jako skojarzenie jest, nie wiem, u mnie by powiedzmy była um przy toalecie, w łazience. Potem umywalka, potem wanna, potem e, znowu muszę się przenieść już po tych informacjach do tematu pierwszego, do skojarzenia do tematu drugiego i tak sobie chronologicznie lecę. I teraz tego typu taktyka ma swoją wadę, bo Obciążamy w ten sposób bardzo mocno nasze pałace pamięci, idąc chronologicznie w ten sposób. Łatwo się w tym trochę pogubić, jak się nie ma dobrego klucza. Potem się myśli: kurczę, a gdzie ja zapamiętałem choroby, gdzie zapamiętałem coś tam, gdzie zapamiętałem coś tam i trzeba do tego później umieć wrócić. Czy można wykorzystać sobie jakąś jedną stację, żeby tam umieścić więcej informacji? Na przykład do tej tutaj stacji o temacie przykleić od razu te trzy informacje na temat tego tematu, żeby nie musieć wykorzystywać kolejnych stacji. Można. I żeby to zrobić, to jest kilka możliwości. Moją ulubioną na podstawie tego, co od gawinu się nauczyłem, jest to, żeby tworzyć portale. Portale, które przenoszą nas do mikropałaców, czyli tworzymy sobie jeden główny pałac pamięci tak zwany pałac pamięci Matka, który ma portale do mikropałaców, w których uczymy się o konkretnym temacie z tego pałacu. Czyli pałac Matka dotyczy nazwy działu, a poszczególne stacje są takimi odnogami do tematów tego działu. Informacji na temat każdego tematu dowiadujemy się z mikropałaców umieszczonych przy stacjach w tym pałacu Matce. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście ze mną, że jesteście na bieżąco. I. Tak jak powiedziałem, ten główny pałac ja sobie nazywam roboczo pałacem matką, te takie mikropałacy to może być oczywiście adekwatnie dziecko albo po prostu mikropałac. No, więc, innymi słowy, przychodzimy sobie na przykład do takiego pałacu, tutaj który jest pokazany, i on nas wyprowadza z tego pałacu do na przykład pałacu pamięci, zrobionego z samochodu. Nagle teleportujemy się z mieszkania do samochodu i w samochodzie tworzymy kolejne stacje, kolejne skojarzenia, sobie zapamiętujemy. No, i w ten sposób zapamiętujemy sobie informacje z naszego tematu. I jak widzicie, zmienia się nam zupełnie struktura. Mamy oczywiście Pałac matkę, zrobiony wokół na przykład działu, to jest choroby. No nie? I tutaj jest przy drugiej stacji, przy szafce na buty, skojarzenie do pierwszego tematu na temat chorób. Jakaś tam choroba A. I. Przy chorobie A teleportujemy się do mikropałacu, gdzie uczymy się na temat tej choroby A. Informacja pierwsza, informacja druga, powiedzmy, że to jakieś objawy, występowanie, demografia itd., dalej. kiedy to powiedzmy występuje. I znowu wracamy się, wracamy z tego mikropałacu, znowu wchodzimy do Pałacu Matki i chronologicznie idziemy do kolejnej stacji. Tym razem przy toalecie znowu jest portal i tym razem uczę się o chorobie drugiej. Idę teraz powiedzmy do mikropałacu, który jest zrobiony na przykład z jakiegoś pomnika i przy każdym elemencie tego pomnika ja sobie zapamiętuję um, jakąś informację o chorobie drugiej. Znowu idę do kolejnej stacji. Nie byłaby powiedzmy umywalka. No to przy tej umywalce znowu się teleportuję i idę do mikropałacu zrobionego na przykład ze sceny jakiegoś filmu, na przykład Pulp Fiction, bo sobie jakieś tam zapamiętałem elementy ze scenografii. No, i na tej zasadzie możemy sprawić, że nie musimy już zapamiętywać um, tych informacji, jak leci, czyli chronologicznie, po, stacja po stacji w naszym głównym pałacu pamięci w mieszkaniu, ale możemy teleportować się i uczyć o tych wszystkich tematach osobno. Um, I to może być na przykład mieszkanie znajomego, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że przy tej pierwszej stacji naszej jest nasz znajomy, który nam od razu przypomina o tym, że będziemy teraz się teleportowali, do takiego pałacu, który jest mieszkaniem znajomego. I tam sobie wyobrażamy te wszystkie, powiedzmy tutaj potrzebujemy czterech stacji. nie skojarzenie do tematu, skojarzenie do pierwszej informacji o tym temacie, skojarzenie do drugiej informacji o tym temacie i skojarzenie do trzeciej informacji o tym temacie. I wtedy wracamy już, jak wszystko zapamiętaliśmy, z mieszkania znajomego i wchodzimy sobie do, idziemy do kolejnej stacji w Pałacu Matce i powiedzmy, że kolejną stacją w Pałacu Matce, mój przykład, samochód, maluch, kojarzyłby mi się na przykład z moim dziadkiem. Więc powiedz Powiedzmy, że przy tej stacji jest mój dziadek i mówi chodź tutaj Maciej pokażę ci informację o kolejnej chorobie, jak ci już powiedzmy uczepiłem tej medycyny. I tutaj transferuje się, jakby teleportuje się do stacji pierwszej w Pałacu Pamięci o Maluchu. Wychodzę ze swojego mieszkania i wchodzę do Malucha. I pierwszą stacją w Pałacu Maluch jest nazwa tematu, potem skojarzenie do informacji pierwszej powiedzmy, że na, na masce samochodu, do drugiej powiedzmy, że na fotelu kierowcy, a potem trzecia powiedzmy, że na fotelu pasażera. I fajnie jest też o tym mówić, bo później, jakbym potrzebował dokleić sobie informację czwartą, piątą, to zobaczcie, że mogę wykorzystywać kolejne miejsca w tym maluchu, nie wiem, tylny fotel, bagażnik, jakieś koła, cokolwiek. Więc też jest tutaj naprawdę spory potencjał. Ale to nie musi być, tak jak już też mówiłem, samochód. To może być również mapa z gry wideo. Czyli załóżmy, że potem, jakbym wyszedł z tego malucha na przykład, to poszedłbym do miejsca, gdzie mam na przykład swój telewizor. I też może być tak, że Stacją kolejną, jakby tym mikropałacem, będzie telewizor. Ja włączam telewizor i tam mi się pojawia wspomniana już nie wiem, scena z Pulp Fiction, i widzę te mieszkanie, to mieszkanie, w którym oni są. I, i tam powiedzmy też dwie-trzy dwie, trzy stacje z tego, i tam też mogę sobie doklejać skojarzenia. Albo gra wideo, tak też może być. Czyli, nie wiem, jakaś scena z Mortal Kombat, i też sobie wyobrażam, że e, tam na te, w tej scenerii e, też mam jakieś dwa, trzy skojarzenia umieszczone. E, więc to też niekoniecznie musi być tak, że jest portal, może być jakiś wyświetlacz, na przykład, nie? który nam przedłuży ilość skojarzeń w Pałacu Pamięci. Mapa z gry video, tak jak powiedziałem, tak? Albo scena z filmu, postać też może być, miejsce, które szczętkowo pamiętasz. Co do postaci, to na przykład możemy sobie wyobrazić, że teleportujemy się do miejsca, gdzie jest powiedzmy Ryan Gosling na przykład, nie? I wyobrażamy sobie, że on stoi tak i nie wiem, Ryan Gosling z lewej Ręki wyciąga skojarzenie pierwsze, z prawej skojarzenie drugie, z głowy leci mu skojarzenie trzecie, z brzucha wystaje mu skojarzenie czwarte, a na nogach ma skojarzenie piąte. Pałac Pamięci z Ryan'ego Slinga, proszę Państwa, też się da. Um, możemy, możemy zrobić miejsce, które szczękowo pamiętamy, czyli na przykład jakiś dom rodzinny sprzed lat, też może być Pałacem Pamięci, do którego będziemy się kierować jako do mikropałacu. Może być również element, który kojarzy się nam bezpośrednio z omawianym tematem, czyli to nie musi być pałac pamięci neutralny względem tematyki, której się uczymy, ale jak na przykład uczymy się o chorobach, to może być szpital, uczymy się o psychologii, to może być gabinet psychologii klinicznej, uczymy się um, o uprawianiu jakiejś roli, to może być jakaś wieś farma, cokolwiek. Więc no, zdecydowanie, tak, można też sobie tak pokombinować w ten sposób. I tak jak powiedziałem, to może być albo super science fiction incepcja, czyli wchodzimy do teleportów, do takich portali, e, powiedzmy, że otwieramy szafę, a tam narnia, albo to może być wyświetlacz, czyli na przykład taka stacja, że wyobrażamy sobie, że ktoś żywy jest naszą stacją w pałacu pamięci i ma na przykład grę przenośną, ma na przykład y, jakąś konsolę przenośną, tak? I tam wyobrażamy sobie kolejną scenerię, że on na przykład gra w jakąś naszą ulubioną grę, nie wiem, GTA, i tam w tym GTA mamy jakieś 4-5 stacji w Nowym Pałacu Pamięci, bo wchodzimy sobie w jego wyświetlacz na przykład. Albo to mogą być elementy stacji, części ciała, znak szczególny, czyli powiedzmy, że mamy stację, która jest na przykład... Drzewem. To wyobrażamy sobie, że z tego drzewa wystają jakieś konary, jakieś gałęzie, liście, i każdy z tych elementów, jeśli jest charakterystyczny, może być też stacją. Albo na przykład jest jakaś postać z filmu i właśnie ona też coś pokazuje, coś z jej, z jej ręki wyrasta. Może być kot, któremu wąsy wyrastają. Też z tych wąsów możemy zrobić stację. To już jest taka trochę miniaturyzacja, ale to już naprawdę kreatywność jest jedynym ograniczeniem. A więc tak. Plusy, minusy. Podejścia metody Gavino, lepsze zorganizowanie zaawansowanego materiału, tak, bo zauważcie, że możemy sobie naprawdę zebrać taki cały spis treści i umieścić go w Pałacu Pamięci Matce. Yy, możemy nawet od razu zrobić na pierwszym wykładzie na, na roku, na przykład. Nie? Od, od razu sobie dajemy spis treści do, do naszego Pałacu Matki, a potem uzupełniamy każdy temat takim mikropałacem, czyli wszystkie informacje o tym. O tym temacie w naszym pałacu Matce. Możliwość rozszerzania informacji. Pamiętacie przykład z maluchem? Tam mogliśmy jeszcze spokojnie wykorzystać kolejne stacje tego malucha, i gdybym się znowu czegoś nauczył o chorobie którejś tam, to mogę sobie później wrócić, dokleić, a to byłoby ciężkie przy tradycyjnym budowaniu pałaców, bo wtedy by się już trochę mieszało. Mniejsze obciążenie stacji skojarzeniami, też bardzo ważne, bo na dobra pamięć kru często mówicie, że kurczę, tam 50 skojarzeń muszę umieścić, a nie mam w ogóle miejsca. I widzę właśnie, że część z Was umieszcza ogromną liczbę skojarzeń przy jednej malutkiej bezbronnej stacji, co już po prostu jest słabe, bo jest duże przeciążenie kognitywne, a tego chcemy unikać. Oczywiście mi też to się zdarzało, ale lepiej mieć więcej stacji konkretnych, aniżeli jedną obładowaną, i to metoda Gabino pozwala robić. Również jest spory potencjał na właśnie zwiększanie liczby stacji, bo załóżmy, że mamy pokój złożony z 10 stacji. No to jeżeli przy każdej z tych stacji umieścimy sobie mikro, teleport do mikropałacu, gdzie mamy kolejnych 10 stacji, no to robi nam się z tego 100 stacji. Nie? Więc zdajcie sobie sprawę z mocy tego podejścia, że to robi robotę, ta incepcja jest warta uwagi. No i też takie minusiki na koniec. Na pewno tutaj jest duża potrzeba na przygotowanie sporej ilości mikropałaców. No więc trzeba trochę kreatywnie podejść. Samochody, filmy, gry, mm, mieszkania znajomych, biuro. Mam też tutaj osobny podcast nagrany 10 pomysłów na Pałac Pamięci, możecie z tego skorzystać, pomysły mniej więcej tutaj nakreśliłem, no, nie jest to aż takie ciężkie jak się wydaje, samochodów też na pewno znacie więcej niż jeden, mieszkań też więcej niż jedno, pamiętajcie, że um, też można wykorzystywać pałace ponownie, więc to nie jest aż taki problem i również tutaj ważna rzecz, nie wiem, czy nie powinienem tego powiedzieć na początku, ale faktycznie no jest to trochę zaawansowane. Jak stawiacie pierwsze kroki w Pałacach Pamięci, to na razie jeszcze wstrzymajcie się z tą metodą Gowinowo, bo, bo lepiej na razie zacząć od czegoś prostszego. Oczywiście polecam w tym momencie playlistę Techniki Pamięciowe Od Czego Zacząć. Ona jest dostępna na moim kanale YouTube, jak sobie wstukacie i wejdziecie do playlist. Więc co, moi drodzy? No to jest takie podejście, które pozwala faktycznie... Zapamiętywać spore ilości informacji w nieco mniej konwencjonalny sposób, ale bardzo skuteczny, bo już też testowany w praktyce przeze mnie. No i działa, działa. Nie tylko przeze mnie dostaje informacje, bo już na dobra pamięć krótko się tym podzieliłem, że to działa. Ale jeżeli macie jakiekolwiek pytanka, dajcie śmiało znać w komentarzach, zostawiajcie suby, łapki. No, i mam nadzieję, że to Wam trochę też rozjaśni, jak można faktycznie ładnie porządkować duży spis treści z naszego roku akademickiego, albo może jakieś inne zapotrzebowanie, na przykład wiedza z książek, wiedza ekspercka z jakichś dziedzin ważnych dla nas. Tak, no Wszystko się da zrobić w tym Pałacu, trzeba tylko dobrze dobrać strategię. A to była strategia Gawino: Pałac z portalami, Pałac z przedłużeniami. Ja nazywam się Maciej Łuczek i serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność. Pozdrowienia. Dobra pamięć.